Świat GOTIK pełen jest nieścisłości, luk fabularnych czy niedopowiedzeń, a ja na przestrzeni dziesiątek filmów, jakie na temat tej gry przygotowałem, staram się wyjaśnić czy usprawiedliwić kilka z nich, zarówno w sferze oryginalnej sagi, jak i modów. Ostatnio na łamach finalnego odcinka drugiego sezonu podcastu spod bariery poruszyłem w paru zdaniach teorię odnośnie tego, iż być może za całą tą dziwną sytuacją nagłego pojawienia się pomocników w miejscach, gdzie zostaliśmy przez Saturasa wysłani po kamienie ogniskujące, nie stoi głupi pomysł deweloperski. Na dodanie tam zawartości i ułatwienie nam tych zadań, lecz może skrywa się za tym wszystkim sprytnie przemyślany plan naszego wąsatego mentora. Zacznijmy zatem od początku. Trzeci rozdział pierwszej części gry zatytułowany Starożytna magia to tak naprawdę jeden wielki spacer, podczas którego naszym zadaniem jest odzyskanie paru przedmiotów zwanych kamieniami ogniskującymi, które zostały użyte podczas utworzenia bariery, a nam aktualnie są potrzebne do wykonania planu detonacji kopca i zniszczenia ograniczającej naszą wolność kopuły. Jest to zadanie bardzo ciężkie, dlatego w ramach wsparcia naszych działań otrzymujemy wyprawkę od Alejmika Magów wody, a sam Satura. Z Wręcza nam mapę, która wskazuje nam cztery miejsca, w których to znajdziemy wcześniej wspomniane artefakty. I w tym właśnie miejscu zaczyna się zabawa bowiem mapa wskazuje 5 punktów, z czego jeden kamień już posiadamy, więc pozostaje nam odwiedzić 4 pozostałe miejsca. Co ciekawe, w każdym z tych miejsc spotkamy kogoś do pomocy, a nie będzie to byle kto, bo będą to członkowie tej mitycznej paczki przyjaciół. By nadać już w tym momencie pewnego charakteru temu materiału, przyjrzymy się motywacjom przyświecającym tym osobom na odwiedzenie właśnie tych konkretnych miejsc. Na południu kolonii możemy znaleźć górską fortecę zamieszkaną przez wszelkie maści plugawej istoty. Zanim jednak doświadczymy przyjemnych odgłosów tych stworzeń na naszych głośnikach, to przed samym wejściem do fortecy napotkać możemy naszego starego znajomego. Lester przybył w to miejsce z dosyć dziwnym pomysłem na swoją przyszłość. Mianowicie, usłyszał plotkę, że w fortecy znajduje się akt własności tego miejsca, jak i okolicznych terenów, łącznie z kopalniami, więc postanowił zdobyć ten dokument i po upadku bariery sprzedać za ogromną kwotę ten aktualnie nic nie warty kawałek papieru, by wieść dostatnie życie. Pomijając jakikolwiek logiczny aspekt tego planu, taki jak na przykład dostanie się w to miejsce i przejście przez te wszystkie kreatury strzegące tego skarbu, to Najdziwniejsze w tym wszystkim jest sama idea walki o jakąś nieruchomość w świecie opanowanym przez chaos. Nawet gdyby plan Lestera się powiódł i wyszedłby on z kolonii z tym papierkiem, to kto o zdrowych zmysłach zapłaciłby za taki papier jakiekolwiek pieniądze i to jeszcze zrok bandyty zrzuconego do kolonii. Lester, wbrew pozorom i temu, jak zaprezentowano go w sadze, był przebiegły i miał smykałkę do biznesu. Świetnie jego kombinatorstwo można zauważyć na kartach komiksu, gdzie tam moim zdaniem zaprezentowano go idealnie, lecz to w dalszym ciągu nie tłumaczy w żaden sposób, jakby ten bagienny nowicjusz miałby dostać się do ostrzeżonej przez Harpie Fortecy I wyjść z tego żywo to po prostu nie miało prawa się udać, a nawet jeśli, to plan z ustawieniem sobie życia pod sprzedaż nieruchomości w kolonii karnej jest szyty nićmi grubszymi niż ta teoria. Po drugiej stronie kolonii w starym klasztorze, czy jak się później okazuje, klasztorze zmiennokształtnych, znaleźć możemy kamień ogniskujący i kolejnego członka paczki znajomych. Gordon jest w tym miejscu, bo jak się okazuje, usłyszał on pewną legendę o niewyobrażalnym skarbie, który mógł się w tym miejscu ukrywać, więc postanowił w tym właśnie momencie udać się na poszukiwanie skarbów. W odróżnieniu od Lester'a, Gorn nie jest mięczakiem i popychadłem, więc jego obecność tam nie jest dziwna i nie na miejscu, ponieważ z jego atrybutami w postaci siły i topora poradziłby on sobie w tym terenie bez większych przeszkód. Nie zmienia to jednak faktu, że to kolejny, drugi już przypadek, gdy członek Paczki Przyjaciół zwiedza miejsce bardzo daleko od swojego obozu w niezbyt jasnym dla gracza celu. A przykrywanie kolejny raz swoich intencji górami złota jest dosyć zabawne w świecie, gdzie za zerdzewiały kilow, można zostać zabitym, a co dopiero za takie bogactwa. Nie ma w tym miejscu za wiele do dodania. Gordon przybył po mityczne skarby, których finalnie nie odnalazł, bo miejsce to dawno zostało złupione, więc z pustymi rękami wraca do nowego obozu, a my razem z nim. Niedaleko obozu bowiem znajduje się krypta pod kamiennym kręgiem, gdzie odnaleźć możemy przedostatni kamień ogniskujący oraz naszego magicznego znajomego, czyli Miltena. On też nagle postanowił opuścić względnie bezpieczne obozowe mury i udać się głęboko w niebezpieczne tereny pełne orków. W tym przypadku, tak jak i we wszystkich pozostałych, mamy ten sam schemat zabawy. Niby jakiś cel i niby przypadkowo spotykamy się akurat w tym konkretnym miejscu. Milten jednak ma pewne alibi, mianowicie, Amulet, którego poszukuje faktycznie istnieje. I z racji na atrybuty ochrony przed ogniem mógłby być on pożądany przez maga ognia takiego jak on. Nie zmienia to jednak faktu, iż pojawienie się kolejny raz jednego z przyjaciół w miejscu oznaczonym przez Saturasa, jako lokacja kamienia ogniskującego jest po prostu celowa i nie ma tu mowy o jakimkolwiek przypadku. Ostatnie miejsce, które musimy odwiedzić, to kanion Troli na północy, w którym spotykamy nikogo innego jak naszego przyjaciela z początku przygody, czyli Diego. Dialog w tym miejscu z Diego. Jest wyjątkowy i spina w klamrę wszystko, co powiedziałem do tej pory, więc najlepiej będzie, jeśli przesłuchasz to sam. Hej! Myślałem, że już nie żyjesz. Parę razy też mi się tak wydawało. Wiele się wydarzyło od naszego ostatniego spotkania. Słyszałem, że miałeś swój wkład w wielkie przywołanie. Widzę, że jesteś świetnie poinformowany. Lepiej niż myślisz. Teraz szukasz kamienia ogniskującego? Tak. Powinien być gdzieś w pobliżu. Wiem, gdzie go można znaleźć. Jest tylko jeden problem. Rozumiem, czego chcesz? Widzę, że szybko się uczysz, ale nie o to mi chodziło. Nie, więc cóż to za problem? O, to całe trzy tony problemów. Chodźmy. Za chwilę sam zobaczysz. Podsumujmy więc to, czego się do tej pory dowiedzieliśmy. Po nieudanym przebudzeniu śniącego, zostajemy odesłani do Saturasa i innych magów wody, by wymyślić, co robić dalej. Najwyższy mag wody postanawia wyjawić nam plan detonacji kopca i zleca nam praktycznie samobójczą misję odzyskania kamieni, które utworzyły barierę. Saturas na odchodne rzuca nam w twarz informacją o konflikcie ze starym obozem i o tym, że nie może nam oficjalnie dać żadnej eskorty najemników, prawdopodobnie dlatego, aby nie prowokować starego obozu widokiem uzyska. Zbrojonego oddziału biegającego wokół murów. Konflikt ze starym obozem zaostrza się z dnia na dzień. Nie mogę ci nawet przydzielić eskorty najemników. Będziesz zdany wyłącznie na siebie. Jednakże pomoc z jakiegoś magicznego i nieznanego dotąd powodu się znalazła i to w każdym z miejsc, które zaznaczył Saturas. Wisienką na torcie jest dialog z Diego, który wprost mówi nam o tym, że wie o naszym udziale w wielkim przywołaniu oraz o tym, że aktualnie zajęci jesteśmy poszukiwaniem kamieni ogniskujących, tylko skąd miałby w ogóle o tym wiedzieć. Finalnie wszystkie fragmenty układanki zaczynają do siebie pasować. Saturas nie mógł przydzielić nam eskorty, ale z drugiej strony grupa teoretycznie niepowiązanych ze sobą. Ludzi dodatkowo z różnych obozów nie wzbudziłaby już żadnych podejrzeń. W tym miejscu także trzeba mieć w pamięci fakt, iż przyjaciele spotykali się ze sobą, nazwijmy to poza kamerami, by obgadać aktualne wydarzenia, więc niewykluczone, iż plotki o dokonania bezimiennego krążyły także podczas tamtych posiedzeń. Stąd tak dobrze poinformowany Diego, jak i Gorn. Na końcu wypadałoby tylko odpowiedzieć na subtelne pytanie, czy cała ta nazwijmy to intryga była dziełem Saturasa w celu zwiększenia szans na pomyślne ukończenie zadania przez Beziego, czy może był to plan samego Diego, by zaangażować całą grupę do pomocy, wszakże wszystkim zależało, by opuścić tę przeklętą kolonię. Jedynym słabym punktem tej mojej teorii jest motyw w pewnym sensie zatajania swoich prawdziwych intencji przez grupę przyjaciół. No bo dlaczego mieli oni ukrywać to, że przyszli tam specjalnie po to, by pomóc, Móc bez jemu, a nie wymyślać głupoty tak jak zrobił to Lester czy Gorn. Szczery do pewnego stopnia z nami był jedynie Diego, który, może nie wprost, ale między wierszami, powiedział nam, że niczego nie szuka tam dla siebie, a jest tam po to, by nam pomóc. Czy był to swego rodzaju sprawdzian zaufania, by określić nastawienie protagonisty do tak ważnego zadania, jak i chęci pomocy innym? Albo też po prostu nie ma to większego znaczenia i chęć pomocy przez grupę była po prostu samolubnym aktem w celu zwiększenia szans planu detonacji kopca? I możliwości ucieczki z tego piekła na ziemi. Daj koniecznie znać, co sądzisz o mojej teorii. Tymczasem ja dziękuję Ci serdecznie za poświęcony czas i do usłyszenia w kolejnym materiale. TORUS dostał ataku apopleksji. Zresztą wcale mu się nie dziwię. Jak można aż tak schrzanić robotę.